Cześć, jestem Klawiatakaną. No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Oblicz wartość wyrażenia. I mamy tutaj między tymi pierwiastkami dodawanie, odejmowanie i dodawanie. To znaczy, że musimy mieć pod tymi pierwiastkami trzeciego stopnia taką samą liczbę, aby móc to dodawać lub odejmować. I tutaj jest taki wolny wyraz. To znaczy, że to jest nasza podpowiedź do tego i do tego bo to mam właśnie nam zostać pod tym pierwiastkiem 2000 to 2 razy 1000 tu jest minus to wyciągamy ten minus i teraz to dzielimy sobie przez 2 i mamy 216 razy 2 a to po prostu przepisuję z pierwszego wyjmujemy dychę, pod pierwiastkiem zostaje 2. Z drugiego wyjmujemy szóstkę, pod pierwiastkiem znów zostaje 2. A to przepisujemy. Tylko pamiętajcie, że przed tym tutaj mamy jedynkę. No to lecimy. 10, odjąć 6 to 4, dodać 1 to 5, a pierwiastek. Przepisujemy. No to teraz tutaj. Tutaj niestety nie mamy żadnej podpowiedzi, ale wiemy, że mamy tutaj 81, czyli to jest 3 razy 27, aby móc to wyjąć spod pierwiastka. Więc pod pierwiastkiem zostanie nam 3. Tu będziemy mieć 125 razy 3 minus z minusem. W takim zapisie daje plus. I tutaj będziemy mieć 64 razy 3, i tutaj znów taki zapis daje plusa. I to jest to, od czego zaczynaliśmy: 27 razy 3. Z pierwszego wyjmujemy piątkę, pod pierwiastkiem zostaje 3. Z drugiego wyjmujemy czwórkę. Pod pierwiastkiem zostaje 3. No i z następniego wyjmujemy trójkę. Pod pierwiastkiem zostaje 3. 5. Dodać 4 to 9. Dodać 3 to 12. A pierwiastek przepisujemy. Teraz tu. Tu mamy nasz wolny wyraz, czyli to będzie nasza podpowiedź. I tu mamy 8 razy... Nieprawda, bo mamy razy 2, pomyliłam się. 16 razy 2. A tutaj będziemy mieć 81 razy 2. Z pierwszego nic nie wyjmujemy, po prostu przepisujemy. Z drugiego natomiast wyjmujemy jaką liczbę? Dwójkę, bo 2 razy 2 razy 2 razy 2 to 16. ostatniego trójkę. I mamy 1 odjąć 2 to minus 1 dodać 3 to minus 2. Ok. Znaczy jeszcze raz. 1 minus 2 to minus 1 plus 3 to 2, nie minus 2. I pierwiastek doklejamy. Teraz tu podpowiedzią jest nasza trójka. 16 razy 3. Tutaj znów dzielimy i otrzymujemy 81 razy 3. Z tego wyciągamy dwójkę, a z tego trójkę. 1 dodać 2 to 3 minus 3. 0. I pierwiastka już nie przepisujemy, nie dajemy do zera pierwiastka. Dobra. No to teraz, co my tutaj mamy? Z tego możemy po prostu piątkę wyjąć. Tu by było 27 razy 2. Aha, dobra. No to mamy tak. 2 i tu jest minus, czyli razy minus 5. Dodać. Tutaj to rozbijamy na 2. Dwa. 27 razy 2. Minus z minusem w takim zapisie daje plusa. I stąd 25 razy 2. Z tego minus dycha. Tutaj to wyciągamy. Wyciągamy trójkę razy 2. 6 pierwiastki. Trzech, pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch. Dodać. Tutaj wyciągamy piątkę. I możemy dodać tylko te rzeczy, które mają pierwiastek. Więc minus 10 jest do przepisania. 6 dodać 5 to 11 pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch. Ok, no to teraz tu. Z tego wyjmiemy po prostu 2. To musimy przepisać. OK. Tutaj pod pierwiastkiem ta piątka sprawi, że ten minus zostanie, ale minus z tym za, minusem w zapisie da nam jednak liczbę dodatnią. I możemy to sobie zapisać, albo po prostu sobie to wyliczymy, żeby Wam. 2 do piąte, potęgi 5 to 32. Rozbijemy to sobie na 16 razy 2. Wyciągamy spod pierwiastka z tego dwójkę. Czyli to nam się po prostu skraca. I zostajemy z dwójką. Gdy mamy taki straszny zapis, to zaczynamy od tego najbardziej wewnętrznego. I mamy 6 razy. Od razu odpalamy sobie kalkulator. I jedziemy 162 razy 32 i pierwiastek z dwóch. 72. Natomiast tutaj musimy to sobie rozbić pod pierwiastkiem na 27. Razy 2. Ok. I teraz tu. 128 to 2 do potęgi 7, nie 6. Więc zapiszemy sobie to na razie tak. A w kolejnym etapie będziemy to sobie rozpisywać. Dobra. I mamy tutaj z tego. Na razie sobie to zostawimy, a potem od razu sobie to policzymy. Wyciągniemy z tego trójkę i zostaje nam pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch. I teraz, tak jak mówiłam, tu sobie to będziemy rozbijać. Rozbijemy to sobie na 2 do szóstej razy 2 do pierwszej. Teraz to, tą straszną rzecz musimy tu sobie koniecznie teraz wyliczyć. I mamy 6 razy 72 razy 3. Ok. I pod pierwiastkiem zostaje nam jeszcze te trzy pierwiastki, pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch. Teraz tu, to nam się skraca, daje nam to dwójkę, a pod pierwiastkiem szóstego stopnia zostanie nam jeszcze ta, ta dwójka. I teraz jest pytanie. Na co my tu jesteśmy w stanie to policzyć? Najpierw sprawdzamy, czy istnieje taki pierwiastek. Istnieje. I to jest pierwiastek z 36. Więc to wyliczamy i usuwamy cały ten pierwiastek. Czyli mamy 36 i to. Przy czym? bo tak powiedziałam, usuwamy. Usuwamy z tego cały pierwiastek, ale to musimy sobie zapisać jako pierwiastek z pierwiastka trzeciego stopnia z dwóch, bo tego nie wyliczyliśmy. A tutaj mamy dwa pierwiastek pyk. Dobra. I teraz musielibyśmy się w sumie trochę wspomóc potęgami. 36 razy. I mamy dwa. Pierwszy jest pierwiastek trzeciego stopnia, czyli mamy do 1 trzeciej. Zamykamy i zewnętrzny jest do 1 drugiej. To to też sobie zamieńmy, żeby. albo dobra. I mamy tutaj 36. I widzimy, że to jest 2 do potęgi szóstej, tak? Czyli to będzie po prostu pierwiastek. 6 stopnia z dwóch. Mamy to samo pod pierwiastkiem. Chwała Bogu, czyli udało się. 36 odjąć 2, to 34 pierwiastek szóstego stopnia z dwóch. No to teraz spróbujemy rozwalić to. Pierwiastek trzeciego stopnia. I tutaj. Hmm. No może po kolei. 10 razy i będziemy mieć tu 4 razy 2, a z tego 25 razy 2. Tu wymnożymy to po prostu i będziemy mieć 250 razy 4, czyli 1000. Tutaj to wyrzucimy. Hops. Dobra, no to wracamy tu. I mamy tak. 10 razy 2 pierwiastek z 2 razy 5 pierwiastków z dwóch I to jesteśmy w stanie policzyć, że to jest 10. Znaczy, no wiadomo, to nie pod pierwiastkiem. Dobra, i teraz tutaj skorzystamy sobie z takiego wzoru. Czyli mamy tak, 10 razy 2 to 20 razy 5 to 100 i z tego jeszcze będziemy mieć z tego wzoru 2, czyli 100 razy 2 to 200 i razy 10 2000. Jeszcze raz, żebyście mnie na pewno zrozumieli. To z tym daje po prostu 2. To możemy nawet zrobić w tą stronę. 2 razy. To razy to, to 2. 2 razy 2 to 4. Razy 5 to 20. Razy 10, 200. Razy 10, 2000. Minus tyle. To musimy rozbić. Znów. Na 2 razy 1000. Hops. Czyli z tego wyciągniemy dyszkę. No i tak. Pamiętajcie, że przed tym jest 1, czyli 10 odjąć 1 to 9, a pierwiastek przepisujemy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.